Witam wszystkich zebranych na uroczystości patriotycznej zorganizowanej 220. rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów Konstytucji 3 maja. Szanowni Państwo, przed 220 laty, w dniu 3 maja 1791 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, Sejm Czteroletni ustanowił uchwałę rządową, która do historii Polski weszła pod nazwą Konstytucji 3 maja. Od tego czasu zajmuje ona istotne miejsce w naszej narodowej pamięci. Dziś powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą w świecie po Konstytucji amerykańskiej z 1787 roku nowoczesną, spisaną konstytucją. Ten nowoczesny, jak na ówczesne czasy dokument został zaprojektowany w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczań i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto. Konstytucja 3 maja składała się tylko z 11 artykułów, które swoimi zapisami znosiły wszystkie wypaczenia starego systemu sprawowania władzy. Uczestnicząc w dzisiejszej uroczystości, bierzemy przykład z tych, którzy w przeszłości zapisali się złotymi zgłoskami w historii naszej ojczyzny, oddając jej daninę patriotyzmu. Dziś z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wznieśmy uroczyste okrzyki. Cześć i chwała naszym przodkom. Cześć i chwała Rzeczpospolitej. Cześć i chwała wszystkim Polakom. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, którym składa delegacja powiatowych władz samorządowych na czele z przewodniczącym rady panem Stanisławem Królem, panem Mirosławem Zielińskim i starostą powiatu panem Piotrem Kagankiewiczem. Wieniec składa delegacja władz samorządowych miasta na czele z przewodniczącym rady panem Stanisławem Sańdą i prezydentem miasta panem Rafałem Sadotonem. Wieniec składa członek zarządu województwa Gadzi. Wieniec składa delegację Rady Komendantów i osób reprezentowanych przez Starostwo Wrocławia. Rzeczypospolitej Polski ja zawsze składa delegacja oddziału tematowej na policji. Ja jestem zawodu powiatowego pana sprawiedliwości na czele Słowacji i Rzeczypospolitej Polski. Wieniec składa delegację 25. Do Polski, 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 do Pol
wśród agrowskich oddziałów. A potem dzień ten został przechowany jako drogocenna relikwia w polskich kościołach oraz ocalony przez rząd Rzeczypospolitej na Polsce. Suwerenem swoim.